Tato, tato, pali się. Na szczęście to tylko sen. Jak wtedy, gdy rzeczywiście paliło się całe miasto, a ty, tato, wszystkich uratowałeś. Cały łask. Pamiętam, jak wtedy mama tuliła mnie w małym domu za kościołem. Ksiądz bił w dzwony, a wujek Gustaw i ty pobiegliście ratować, co się da. Na szczęście udało się ugasić pożar. Niedługo potem wujek pojechał do Krakowa, do profesora Wróblewskiego, robić te eksperymenty z tlenem i azotem. Te, o których pisali w gazetach, że zrobili z nich taką wodę, tylko bardzo zimną. Też bym tak chciał kiedyś robić. Wodę z powietrza. Cieszę się, że jedziemy do tej Częstochowy. Może tam skończą się te straszne koszmary. Trochę nie wyszło, ale dla tej jej miny było warto. Spotkaliśmy się koło 20 po lekcjach. Umówiliśmy się jak zwykle na Alei Panny Maryi pod moim gimnazjum. Przyjechałem za moim motocyklem, tym, co go przed miesiącem złożyłem z roweru ojca i silniczka na parę, który tata przyniósł z fabryki. Lubię patrzeć, jak ludziom otwierają się oczy, gdy jadę z tą parą buchającą spod kół, a na jej wrażeniu zależało mi szczególnie. Była najpiękniejszą dziewczyną w całym mieście. Dla niej mogłem wszystko. Najbardziej lubiłem, jak wspólnie czytaliśmy Werna na ławce w parku. Ta jej fascynacja podróżami, drogą na księżyc. Już wtedy przyrzekłem sobie, że jedynym celem mojego życia będzie ją tam zabrać. A dziś postanowiłem jej o tym powiedzieć. Było pięknie. Wiał wiatr przynoszący wiosenne ciepło. Poszliśmy na Jasną Górę. Stamtąd najlepiej widać gwiazdy, które tak lubiliśmy oglądać. Wcześniej przygotowałem dla niej coś specjalnego. Stanąłem w zaplanowanym miejscu i mówię: chcę z tobą polecieć na księżyc. Lekko się zmieszała i uśmiechnęła, ale ja poważnie mówię dalej: polećmy tam już dziś. Nie żartuj, odpowiedziała, ale ja nigdy nie żartuję. Stanąłem na krawędzi muru i wyciągnąłem do niej rękę. Cofnęła się niepewnie, krzyknęła: przestań! Dla ciebie wszystko, nawet lot do gwiazd. Krzyknąłem i skoczyłem. Co prawda wcześniej przygotowałem sobie odpowiednio obliczony stos pudeł na dole, tylko nie uwzględniłem tego wiatru i mnie zniosło kilkanaście centymetrów. Ze spaniem mam jeszcze trochę problemów i boli mnie, jak siedzę. Dzisiaj jednak niedziela i szykuję dla niej coś specjalnego, coś jeszcze bardziej niesamowitego. Wezmę tylko ten drut od lampy ulicznej pod moim oknem. Nie, nie było łatwo się tu dostać. Najpierw rodzice nie bardzo chcieli mnie puścić. Wszystko rozumiem, ale to gimnazjum w Częstochowie naprawdę było męczące. Tylko bukwy, zasady, musztry, nakazy i zakazy. Co innego tutaj w Sosnowcu. Już sama nazwa brzmi dostojnie. Szkoła realna. I w końcu mogę się uczyć, a nie tylko pisać, kaligrafować i deklamować. Skończyłem na przykład mój pomysł na teletroskop bez drutów. Bo skoro można przesyłać telegramy, a czytałem, że we Włoszech nawet próbują przesyłać dźwięk, to czemu nie obraz? Ostatnio czytałem gdzieś o elektrycznym teleskopie, wymyślonym przez Nipkowa. No przecież aż się prosi, żeby takie obrazy przesyłać na odległość za pomocą fal radiowych. Wszystkim tutaj ten pomysł się spodobał. Nawet ojciec w Częstochowie był pod wrażeniem. Opatentuj to, mówi do mnie, zapłacę. Tak więc porysowałem schematy, popisywałem pomysły i wysłałem. I co? I udało się. Mam patent rosyjski numer 4494. Nawet w prasie o mnie piszą. Ale najważniejsze, że ojciec mi powiedział, że jest ze mnie dumny. I nie żałuję, że się tu uczę. Dziś rano odebrałem zaproszenie na wystawę techniczną do Lwowa. Teraz Lwów, a w przyszłości Paryż. Świat będzie mój! To nie tak, że nauka przestała się liczyć. Przecież mam artykuł z prac u Dehena w Leodium już prawie gotowy. Elektron jako ośrodek
ciśnień w eterze. Chodzę też przecież regularnie na wykłady Towarzystwa Astronomicznego, a w przyszłym miesiącu nawet sam mam mówić referat o zwierciadłach. A jeszcze ta automatyczna centrala telefoniczna, którą wymyśliłem. Ale zrozumcie, Paryż to Paryż. Żyć też trzeba, w końcu młodości później nikt nie zwróci. Najbardziej lubię w Paryżu te dyskusje o świecie, człowieku, wolności. Nawet nie te same eksperymentalne koktajle otwierające wewnętrzne oko człowieka, które w tak zwanej zielonej godzinie powszechnie pije się w klubach Montmartre, tylko tę przestrzeń, w której umysł ludzki może podróżować i szukać granic poznania. Czyż to też nie nauka? Paryż to Paryż, a Stasia to Stasia. Cud kobieta, delikatna, fascynująca w wyglądzie, a przy tym jednocześnie silna i inspirująca w słowach. Ja wiem, że profesor Curie zafascynowała wiele polskich dziewcząt, ale za tę jedyną będę jej dozgonnie wdzięczny. Wczoraj wieczorem wzięliśmy ślub. Stanisława Wolfkę, już nie Winawer, chrześcijanka, nie Żydówka, których nie bardzo tu lubią. Moja Stasia. Tylko trochę mi żal, że jednak nie zaprosiłem rodziców na ten ślub. Niby daleko i drogo, niby tak spontanicznie i po cichu, ale jednak brak mi błogosławieństwa ojca. Nic to. W przyszłym roku kończę Sorbonę i przyjedziemy robić prawdziwe wesele w Częstochowie. No wiem.